Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy z bandą Kuna w okolicach Użyc, tam uchroniliśmy ogólnie to były chyba Użyce same w sobie. Ochroniliśmy kobiety przed gwałtem ze strony ludzi Hegena, którzy tam zaczęli ich napastować. Co ciekawe, chłopi uciekli, zostały same kobiety, no i udało nam się je ocalić. Potem sobie tam trochę popiliśmy, no i wróciliśmy do Kuna. Tak więc chodźmy, pogadajmy z nimi, chyba ruszamy na kolejną misję, myślę, bez zbędnej zwłoki. W ogóle tutaj mam coś jeszcze? Szlachcie z Rynwaldu możemy pogadać, no dobra. Sir Radzig told me the Rickvold family lost its wealth. How did that happen? There's all sorts of ways to become impoverished. Nothing easier. Especially when your father's a fool and your mother's mad as a bat. Oh. But it's a long and twisted story. We took our name from Rickvold Castle, but that actually belonged to the convent of the Poor Clares in Tynitz. And my father only leased it. You see, he knew the abbess there since they were young. Knew her very well. There was even talk that she only joined the order because her family wouldn't let her marry him. Anyway, whether he was fucking her right there in the convent, or he just took a lot of interest in scripture, he spent an awful lot of time in Tynitz. Aha, dobra, no to mamy to tylko opcje. Także to robiliśmy, okej. Tak więc przeskipujmy to w takim razie. Dzięki. I co, ruszamy na kolejny patrol w takim razie. Can we set out? Sure. We'll head towards Sassau today. Jakey heard at the tavern in Ledeczko that someone there saw some unfamiliar horseman. You think they could be Hagens? Maybe, maybe not. It's enough that they're not local. Could be the escort of some merchant caravan, of course. No dobra, czyli tym razem w okolicy Sassau. Znowu nas gra troszeczkę przeteleportuje w odpowiednie miejsce. Zobaczymy, co tym razem natrafimy. Miejmy nadzieję, że w końcu spotkamy tych ludzi Hegena, bo nadal ich nie widzieliśmy. Wiem, że mogliśmy ich chyba wyśledzić wtedy, kiedy mieliśmy taką opcję, no ale nie pykło. O, widzę, że jedziemy nawet za Sassau. Okej, dobra, bardziej w okolicy Skalicy. Okej, no zobaczymy. I zatrzymujemy się w Brodzie. No dobra, i tytuł questa to w potrzasku, tak więc chyba nam trochę spoileruje, że za chwilę będziemy mieli jakąś walkę, bo znajdziemy się między młotem a kowadłem. Pytanie, co będzie młotem, co będzie kowadłem? Bo tego nadal nie wiemy tak naprawdę. Znaczy jedną z tych rzeczy będą ludzie Hagena. Kto będzie tym drugim? Nie wiem. Zobaczymy. Na razie musimy poczekać, aż nam się gra zechce oczywiście wczytać z całym tym questem. Miejmy nadzieję, że się nie przywiesi, na szczęście, nie? Jakey, go and scout ahead. Don't want us running into any surprises. See if there's a good spot for us to camp. Right, Chief. What's the matter with Jakey? No back talk. I gave him a swig of schnapps at supper. Perhaps it made a man of him overnight. Or that boar piss of yours took away his will to live. O kurwa mać, dobra, to nieźle. Mamy łuczników. Alright, Henry. I'm coming, brother! Sucker! Pass my horse, Ned! We're on the riverbank! We have to get back to the bank, quick! Before they cut us off! Okej, nie mamy tarczy, to trochę lipa.
Nie, ja mam umiejętność, którą mogę ekwipować sobie rzeczy podczas, to jakąś zaraz sobie wyciągnę. Przydałby się. Wywalcz sobie drogę ucieczki, chwila. Czy mogę założyć sobie teraz tarczę? Mogę, dobra. I co ciekawe, nie mam miecza, nie wiem dlaczego. Ten mój pojedynkowicz chyba będzie najlepszy. Wydaje mi się. 62. No tak, chyba tego miecza używałem. No dobra. Okej, okay, no to musimy sobie wywalczyć drogę. Ojej. O, okej, okay, świetnie, to gra mnie... O, dobra, na szczęście gra mnie nie wyruchała z tym, że nie mam żadnego ekwipunku. Także tyle dobrego. Dobra, okej. Okay. Jeden padł. Tu jest kolejny, który bardzo wygląda podobnie do mojego Henryka. Tak naprawdę. Kto nas, kuźwa, tutaj tak przyspilił i co jeszcze z tym, z Jake'im, bo Jake'iego nie mamy. Okej, okay, dobra. Wait, czy tutaj kurwa jest każdy przeciwko każdym? Chyba naprawdę mamy jakieś trzy ekipy, przynajmniej na to wygląda. Że mamy trzy ekipy, które ze sobą wojują. Tam mamy tych łuczników. No dobra, mi się wydaje, że będziemy się starali przebić tędy. Okej, okay. Dobra. Mamy łucznika, więc możemy zacząć mu spuszczać w pierdol. Dobra. Padł. Tutaj mamy jeszcze dziabongów, którzy chcą nas przeatakować. O, dobra, to jest nasz, to nie. W tego nie walimy. Tu mamy kolejnego dziabonga, który też wygląda bardzo podobnie do mnie, w sensie jeżeli chodzi o ekwipunek. Dobra. Au. Umieraj, rzesz. Dobra, tu jest kolejny. Okej. Okay. Tam jest ich jeszcze więcej. No to wychodzi. Dobra. Padł. Chodźmy pomóc tutaj naszym. Bo jeszcze walczą. Okej, dobra, gdzie? Już nie walczą, okej. Ręce za tymi łucznikami. Dobra, tamci widzę nas chyba zgubili, także spoko, możemy iść za Kunem. Pytanie coś z Jake'im, bo nie ma go tutaj z nami. Niestety. Dobrze, że mam tą tarczę, przyda się. W ogóle mogę walczyć długim mieczem i tarczą, czy nie wiem, chyba zacznę tak robić, bo to w sumie nie chyba głupia opcja, mam wrażenie. Tak, bo, wait, bo to jest teraz długi miecz. Czy ja teraz mam krótki miecz? Co to jest? Nie, no miecz długi, no właśnie. A ja nawet nie wiedziałem, że tak się da. Bardzo spoko. Zacznę używać tarczy. W bardzo dobrym momencie, na samą końcówkę gry, gdzie zostały mi jeszcze dwa DLC do skończenia, ale okej. Okay. Myślę, że nie głupia opcja. Wait, ile nas jest? Raz, dwa... 3, 4, 5, ze mną 6. Tyle u nas było? Mam wrażenie, że nadal nie ma niedźwiedzia drugiego. Jest Piotr. Dobra, ale nikt nas nie goni. Ej, no właśnie, bo nadal nie ma tutaj. Nadal nie ma tutaj niestety niedźwiedzia. Jana. Co ciekawe. Mam wrażenie. O, ale mam za to grzybki do zebrania. Czemu nie? Akurat trafiliśmy na polankę. Zbierzemy kilka, być może je później zjem. Bo one są chyba dobre. Okej, okay, no dobra, czyli udało nam się uciec. Gdzie jest Kuno? Tutaj. What now? I don't know. They could be lying in wait for us anywhere. Someone must have snitched on us. We should split up and get the fuck out of here. So every man for himself. Just so. But you think it was one of the band who betrayed us? Look around for yourself. Who's missing? Jakey, that's who. I sent him on ahead, and he knows which way we're going. That little fucking Judas. When I get my hands on him, he'll rue the day he was born. Dobra, generalnie to znajdziemy go, ale też chciałem zauważyć, że nie ma Jana Niedźwiedzia, tylko on dlatego, bo go znokautowałem wcześniej i gra tego nie ogarnęła, ale okej. Okay. Na animacjach chyba był. I'll try and track him down. He can't be too far away. No, it's too risky. He could have Hagen's people all around him. All we need to do is get out of here in one piece. Okej, okay, czyli co? Mam opcję w ogóle znalezienia Jake'iego, czy nie? To jest zajebiste pytanie. Bo nawet jeżeli mam... No to nie wiem. Co zrobię? Ktoś tam gada coś o walce. Tak więc ja bym poszedł i zobaczył. Bo ktoś chce się tutaj bić.
I mamy jakiś obóz, z tego co widzę. Dobra, nie wiem, pomóżmy, bo tutaj nasi tak czy siak się biją. Z tego co mi się wydaje. Dobra, tylko nie wiem, czy to jest jakiś zwykły obóz bandytów, czy co to jest. Au, dobra, tylko dostaję wpierdol i to mi nie pasuje. Generalnie. Dobra. No pytanie z tym Jake'im. Nawet jeżeli, wątpię, że on by zdradził, ja on jak już to został zmuszony do tego, mam wrażenie. Ciężko stwierdzić, dobra, tu się jeszcze biją. Czy już się nie biją? Już się nie biją. Okej, no dobra. Pytanie, dobra, bo gdzie nas przyhaczyli? Tutaj. Dobra, wiecie co, ja bym się tam wrócił, tak czy siak. I zbadał miejsce ataku. Być może się czegoś dowiemy. Co prawda jestem trochę ranny, ale to nic. Nie zobaczymy, co tam uda nam się znaleźć. No tym razem chciałbym się zająć tym, co mówię, że zrobię, czyli że znajdę Jackiego. No, tylko zobaczymy, czy to w ogóle będzie możliwe. Nie wiem, czy tutaj zostali panowie? Zostali, widzę nawet. Są chętni do walki i niedobrze, bo to są cholera jasna łucznicy. To oznacza, że ta walka nie będzie za prosta. Dobra, jakoś się postaram ich wylurować. No tu jest jeden pojedynczy. To jego akurat bym sobie, myślę, przyatakował. Hello, Benz. Dobra, tylko tym razem jeden na jeden. Będzie pojedynaczek. Całe szczęście. Dobra. Nice, i przez łeb. Ała, on mnie też, kurwa, nieźle. Sprał! Kurwa mać, dobra, oni jacyś dojebani są. Przemszem jest jakiś dojebany bardziej. I umie się bić. Dajmy mu chwilę, żeby nas przeatakował. Ja go atakować nie chcę, no tylko niekoniecznie chciałem, żeby nas tak przeatakował. O, właśnie, bardziej tak go chciałem. Dobra, tam cios miłosierdzia sobie zróbmy. Okej. Złupmy go. Z groszy, które ma. Dobra. No właśnie, tylko teraz z tą walką tutaj. W ogóle, przeszukajmy trochę ciała, być może. Być może coś jeszcze znajdziemy. Coś, co by nas na przykład naprowadziło, czy coś? Nie wiem, czy oni tu mieli jakiegoś takiego szefa swojego. Ciężko stwierdzić. Na pewno możemy groszy trochę pozbierać i odzyskać sobie kasy trochę. Co zawsze na propsie. No tylko właśnie. Czy tutaj jesteśmy w ogóle w stanie znaleźć cokolwiek, co by nas nakierowało, na przykład, gdzie może być Jakey? Nie wiem, znaczy i tak dokładnie ich tak nie przeszukuję, no bo to są zwykli bandyci, czyli oni raczej nie mają nic zbytnio wielkiego, mam wrażenie. Też 25 groszy. No zarobimy trochę na nich na pewno. To jest pewne. No nie wiem, mam wrażenie, że jakbyśmy pojechali gdzieś tam, to może byśmy coś znaleźli. No tylko walka tutaj samemu raczej nie wchodzi w grę, mam wrażenie. Przynajmniej no trochę się bym bał. I też nie mamy wyznaczonego jasno celu, tak więc wydaje mi się, że wrócimy się do obozu. Bo z piątką łuczników nie dam sobie rady samemu. Nie ma takiej opcji. Nadal mówię, nadal wątpię szczerze, że to był Jakey. Znaczy nie wątpię, być może on nam powiedział, gdzie jedziemy i w ogóle, gdzie będzie dobre miejsce, żeby się na nas zasadzić. Ale na pewno nie zrobił tego dobrowolnie, mam wrażenie. Takie jest moje zdanie, ale naprawdę tutaj łupów mamy sporo. Na pewno sobie odrobimy to, co straciliśmy w tamtym zakładzie, tak więc tyle dobrego. No dobra, weźmy sobie tutaj, w takim razie mapę. I co, jedziemy znowu do młyna, jak mówiłem. Być może teraz pogadamy z Teresą, być może da nam jakieś, wiecie, ziółka, sznapsy, bandaże, cokolwiek, co nam być może w aktualnym stanie pomoże. I też będziemy mogli coś u niej zjeść przy okazji. Czemu nie? Tylko oczywiście musimy wpierw tam dojechać, co chwilę zajmie. Pułapka, unikaj. Nie chce mi się z wami walczyć. Tak więc pojedźmy tutaj. Mamy już ladeczko, tak więc jesteśmy w sumie w miarę blisko. No i pojedziemy od razu do Kuna, myślę. Nie będziemy tutaj robić żadnych przerw na inne rzeczy, tylko będziemy cały czas to DLC cisnąć. Jestem bardzo ciekaw. No mówię, ja jestem praktycznie pewien, że Jakey... Oj, wybaczcie. Jakey na pewno nie zrobił tego dobrowolnie. No zobaczymy. Bo teraz będziemy musieli go jakoś odnaleźć. I coś z tym zrobić, z tym fantem, że zasadzili się na nas. Dobrze nam się udało przynajmniej obronić.
Dobra. Jak mówiłem, pogadajmy z Teresą, zobaczymy, czy nam coś da dobrego. You've got blood on you. What's happened? Dobra, widzę, nie mogę. Okej. A możesz zasterować moje ubranie? I've got something that needs stitching up. Could you do it for me? All right. I can't have you walking around in torn rags, can I? Show it here. Dobra, widzicie, to mam też darmowy sposób na naprawienie się. Tego nie wiedziałem. Co ty tu robisz? God be with you. Kim ty jesteś? O, nikim ważnym. Okej. Okay. No dobra, to na koniak mówiłem i jedziemy sobie... A, tylko jeszcze miałem coś zjeść. Dobra, to możemy zjeść u niej. Później mógłbym też zjeść w obozie z garnka, ale tutaj też mam, tak więc tutaj póki pamiętam. O, nie mogę. A, nie mogę. O właśnie, o to mi chodziło. Zajebiście. Tak więc no, z powrotem na koń. Co? Spadaj, nie chcę się zakładać o turniej na razie, bo nie zamierzam w nim brać udziału póki co. Być może weźmiemy udział, jak już wykonamy wszystkie DLC, myślę, że to będzie najlepsza opcja. Tamta świnia chyba umarła, albo jest śpiąca bardzo. Nie wiem, jedno z dwojga. Ciężko stwierdzić, nie znam się na zachowaniach świń generalnie. Chwilę dojedziemy, mam nadzieję, już do tych rozstajów i będziemy mogli sobie odbić tutaj przy tej kapliczce dokładnie. No i zobaczymy, co tam nasi towarzysze teraz powiedzą. Pewnie znowu będziemy musieli zajumbać pierścień dla Stefana tym razem. No ale zobaczymy. I też zobaczymy, jak tutaj inni zareagują na to, że wiecie, no Kuno oskarża Jake'ego o to, że to on ich wsypał. No zobaczymy. Jesteśmy na miejscu, tak więc za chwilę pewnie znowu nas gra zapisze, mam nadzieję. Tak jest i trochę przyfrizuje się. Zejdźmy z konia. I chodźmy, zobaczmy po kolei. Piotr Niedźwiedź. Nic. Dobra. Tam, tak, już ktoś chce z nami gadać. Tu mamy Kuna, to Kuna później. Wpierw tutaj. Nic. Dobra, Stefan. Nie. Dobra, no to wydaje mi się, że idziemy w takim razie zagadać z tym, kto chce z nami zagadać. Dzień dobry. Let me guess. It's about that ring? Yeah. You gave it to Fletch, right? Yeah. That's a shame. I had my eye on it. Any idea where he put it? He definitely ain't got it on him. Sorry, not a clue. Look here. If you could get it back from him and bring it to me, I'll give you something for your trouble. Sounds fair enough. No dobra, czyli mamy tym razem zdobyć pierścień od Stefana. Podobno on go nie ma na sobie. No zobaczymy. Tylko gdzie on w ogóle jest? Tam gdzieś, tutaj. Siedzi. Czy jak z nim pogadam, to nam coś powie? Czy wiesz, gdzie jest pierścień? Nie. No dobra, nie chcę z nim tak bezpośrednio, tylko musielibyśmy się przyczaić na niego w nocy. Albo on by musiał gdzieś odejść, tak jak wtedy obwieść, żebyśmy mogli być z nim sam na sam i mu zająbać ten pierścień. Chociaż podobno... podobno nie ma go przy sobie, z tego co mówił Jan. To być może zajmiemy się tym później, chociaż nie, bo właśnie nie wiem jak tu z kończeniem tych questów, bo być może później one gdzieś się anulują, jeżeli za mocno pociśniemy główny wątek. Dlatego chyba przeczekamy sobie do nocy i zobaczymy. Być może będziemy mieli okazję, żeby go okraść pod osłoną nocy. A jak nie, no to poczekamy do dnia i ruszymy na misję, wydaje mi się. Zresztą no, chciałbym zrobić z tym pierścieniem, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. No ja sobie przeczekam do 23, mam nadzieję, że oni już wtedy pójdą słodko lulać. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję, żeby go okraść, tylko będziemy musieli sobie się w tym celu rozebrać, żeby nie hałasować za mocno. Bo mamy oczywiście ciężką zbroję na sobie, co na pewno nie pomoże w takiej cichej akcji. Okej. Okay. Jeszcze kolczuga. Strogi przede wszystkim, one będą głośne. Dobra, teraz mamy hałas malutki. Dobra, gdzie jest Stefan? Stefan śpi gdzieś tutaj. Na to wychodzi. Okej. Okay. Jestem, nie szczekaj. Okej. Okay.
To co? Orzech, spadaj. Kradnij z kieszeni. Dobra. On oczywiście śpi, tak więc raczej się nie obudzi. Dobra. Ojejku, ma tego dużo. Marchewka. Pochodnia. Grosze. Kostka. Strzała. To nie, kostka. Okej, czyli on tego naprawdę przy sobie nie ma. To niedobrze. Mogę z nim pogadać? Let me be. Okej. Czyli on gdzieś ukradł ten pierścień, ukrył, nie ma go przy sobie, tak jak było powiedziane. Dobra, to się ubierzmy w takim razie i za chwilę będziemy musieli z nim jeszcze o tym pogadać, na to wychodzi. Szlachecka tunika, to na pewno miałem, złoto ostrogi na pewno miałem. To miałem, to miałem, to miałem, to miałem, to miałem, to miałem, to też, to też, to też, to też. To. I chyba tyle. Wydaje mi się, że mamy wszystko, co możemy mieć założone. Przecież nie mam nic na nogi. Podejrzane. Nie mam nic na koniu? Z takich rzeczy? Wydaje mi się, że coś powinienem mieć. Tylko nie wiem, czemu nie mam tego założonego. To raczej nie. Te nogawice kolcze. Ale nie, bo to już mam. To nie mam bylego pojęcia. Chyba, że te bigwanty? Mogę założyć? Nie wiem, gdzie one będą. Tutaj. Tak, o właśnie, czemu ich nie mam? Dobre pytanie. Także je sobie założymy. Chociaż nie, no coś musiałem chyba zdjąć w zamian. A nie, no to jest lepsze. Czemu mi się to nie pokazywało wcześniej w ekwipunku? Jakiś bóg pewnie. Dobra, to na koń w takim razie. Jak mówiłem, no czekamy w takim razie do poranka, aż oni się tutaj podniosą. Niestety trochę czasu straciliśmy na ten pierścień. Bezpodstawnie, no ale dobra. Teraz w takim razie zagadamy sobie z nim i się zapytamy bezpośrednio o pierścień. No, zobaczymy, co on nam na to powie. Także przeczekajmy wpierw sobie do 7 rano. Gdzieś mniej więcej, albo 8 nawet, żeby na pewno się obudzili, żebym mógł z nim porozmawiać. Dobra. Chociaż o tej porze jeszcze NPC-towie w większości wypadków nie wstają, ale być może będę mógł z nimi pogadać, oni wtedy się obudzą, a nie będą mówić, spierdalaj, daj mi spać. Także zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, gdzie jest Stefan? Tu jest Stefan. I want that ring. I believe you still have it. Ha! First he brings me the ring, then he wants it back. Well, those are the rules of the game, right? True enough. Only I did the sensible thing and hid it carefully. It's not so much about the free booze. I'm just a competitive bastard by nature. But just to make things interesting, here's a wee clue for you. Find the dead standing among the living and turn your eyes heavenward. Okej, okay. Zmarłych znaczy żywych pomiędzy zmarłymi i what? Okej, okay, nie mam bladego pojęcia, gdzie ten pierścień może być, naprawdę. Nie daje mi to nic, zero, nawet nie wiem, czegokolwiek, żebym mógł to skojarzyć z jakimś miejscem, szczególnie gdzieś tutaj w okolicy. Ha. To teraz pytanie, zobaczyć to sobie? Zobaczyć to sobie w internecie? Ham. Wydaje mi się, że tak, że chyba tak zrobię, także wiecie co, dajcie mi chwilę, ja to sobie zrobię na telefonie. Co by nie było. No kurde, telefonie odblokuj się, dziękuję. Włączymy sobie Kingdom Coma i zobaczymy. Deliverance. Pierścień Bachlusa, czy jak on tam się nazywał. Jakiś poradnik do tego poproszę. Dobra, no tu chyba coś mamy. Nie wiem, czy to jest jakiś sklep? Jeżeli to jest sklep, to ja nie chcę sklepu, nie. Dobra. To jest jakiś poradnik. Nie wiem, czy to tutaj będzie. Weźmy sobie Band of Bastards, poradnik, o, tak może będzie lepiej. Czy to jest jakiś artykuł? Tak. Okej. Okay. Nie. Kurczę. Nie mam tego pojęcia, gdzie to jest. Dobra, jak wpiszę to po angielsku, czyli... B, ale u has jakoś ten. Albo ring, jak wpiszę.
Jak on się nazywa, ten pierścień? Mamy to gdzieś chyba w dzienniku zapisane. Mam wrażenie. Zobaczmy. Pierścień Bachusa. To wpiszę sobie Bachus Ring. O. Być może go mamy. O, i mamy już jakieś filmiki. O, widzicie. Po angielsku jednak zawsze dużo lepiej wchodzi. Także zobaczymy. Gdzie to jest? Okej, dobra, bla, bla, bla. Ja może to wyciszę, żeby wam tutaj to nie przeszkadzało. Okej, seria to jest tutaj. Ciekawe. Jak to się ma do zagadki? A, dobra, okej. Spoko, już wiem. Dobra. Ciekawa rzecz. Samym tego w życiu nie rozkminił, ale generalnie ukrył to na drzewie. Tylko nie na tym drzewie, na przykład tym wielkim, tylko na tym tam. Nie wiem, jak to się ma do tych zmarłych i tak dalej. W każdym razie tu powinno być gniazdo na górze. Co oznacza, że musimy sobie użyć nie to, a łuk. Nie mam łuku wyekwipowanego, co jest, kuźwa mać. Tam ta cutscenka mnie, mam wrażenie, rozekwipowała ze wszystkiego, co miałem. Nie wiem tylko dlaczego. Dobra. Teraz mogę wyciągnąć łuk. Tak, 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 dobra. I zestrzelić gniazdo. Dobra. I to nam robi... gdzie to gniazdo? Tu. A, to nie, to pokrzywa. Gdzie jest gniazdo? Halo? Halo? No nie mówcie, że się kurwa gra zbugowała. Bo to gdzieś spadło, ale tego nie ma. Albo ja jestem ślepy. No fuck me, serio? O, jest, dobra, tutaj poleciało aż. Mamy pierścień, proszę bardzo. Dobra, okej. Już myślałem naprawdę, że się wkurzę o stronę tą grę, że się zbugowała i mi gniazdo wcięła gdzieś pod ziemię albo coś. Na szczęście nie, tylko się trochę oddaliło ode mnie. I mam pogadać z Janem Niedźwiedziem, tak więc chodźmy, pogadajmy. Dzień dobry. I've got the ring. Kuno won't know what hit him. I'll drink the alehouse dry, just to get my money's worth. Here, have a drink yourself, on me. Thanks. Enjoy. No dobra, tak więc trzeci raz już zajęliśmy się transportem pierścienia. No dobra. One morning we'll wake up and the bearman will be gone. So what do you think about recruiting some more men? We could do with two or three more, all right? Another archer, someone who knows something about healing. Someone who can talk, that is. And replacements for the bearmen. That's why Kuttenberg makes sense. It's a silver mining town and miners are hard as fucking nails. Some of them might be tempted to go crushing heads for silver instead of ore. Exactly. The town is full of Deutschers, so maybe that'll settle the bearmen's yearning for Brandenburg. Okej, widzę, że gadają tutaj o rozbudowie nieco. Tylko teraz tak, no nie bardzo chcę ruszać na kolejne zadanie, bo i takie przerwiemy, bo mamy już końcówkę tego odcinka. Dlatego wiecie co, myślę, że ja tu nie będę po prostu derpić i na tym ten odcinek zakończymy. Będzie trochę krótszy, ale tak czy siak mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.